przestrzenne kształtowanie prętów ściskanych o maksymalnej nośności wyboczeniowej, krzepnięcie materiałów PCM w poziomej przestrzeni pierścieniowej, asymetryczna analiza fluktuacji z odjętym trendem w badaniu właściwości szeregu czasowego odstępów RR, ale także na przykład poetyka doświadczenia duchowego w liryce Tadeusza Gajcego. To tylko niektóre tytuły naukowych rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, które pozwoliły naukowcom Uniwersytetu Zielonogórskiego uzyskać w ostatnim czasie stopnie doktora i doktora habilitowanego. Dzisiaj w Uniwersyteckim Rektoracie odbyła się uroczystość promocji habilitacyjnych i doktorskich, podczas których wręczono dyplomy dwojgu doktorów habilitowanych i 33 doktorom, którzy uzyskali stopnie w minionym roku akademickim. Tego rodzaju uroczystości mają za każdym razem wyjątkowo podniosły charakter, nie tylko ze względu na formę, w jakiej się odbywają, ale przede wszystkim ze względu na ogrom pracy, jaki tytułowani włożyli w to, aby znaleźć się właśnie w tym miejscu swojej kariery naukowej. Na pewno jest to wiele wyrzeczeń, jest to okres też wymagający dla młodego człowieka, gdzie musimy na pewno dużo pracować, poświęcać dodatkowego czasu na dodatkowe zadania badawcze, na pracę naukową. Była bardzo wyboista, ale myślę, że warto było to robić, skończyć ją z sukcesem i cieszę się, że jestem w tym miejscu, w którym obecnie się znajduję. O tym, jak trudny i czasochłonny jest proces dochodzenia do kolejnych stopni naukowych, wiedzą doskonale promotorzy prac, którzy w tym względzie niejednokrotnie przez lata współpracują ze studentami. To są co najmniej 4 lata bardzo ciężkiej pracy, jeśli chodzi o prowadzenie badań, jeśli chodzi o publikowanie, jeśli chodzi o wystąpienie na konferencjach, na różnych gremiach, potem jeśli chodzi o egzaminy i przygotowanie dysertacji doktorskiej. To jest naprawdę uwieńczenie ciężkiej 4-letniej pracy i na pewno przez studentów jest to w tej chwili bardzo mocno trasowane w sferze prestiżowej, czyli jest to duży prestiż. Dodajmy, że od momentu powstania Uniwersytetu Zielonogórskiego, czyli od września 2001 roku, w murach uczelni wypromowano 446 doktorów i 63 doktorów habilitowanych.